Skoro już to oglądacie, to siedzimy w tym razem po uszy, więc musicie mi szybko telepatycznie wyznać informację, który z tych kabli mam przeciąć. Niebieski, czerwony, a może żółty? Proszę, jestem Lizowski, to jest kolejny nasz Detective Simulator i na szczęście to nie jest bomba, więc nie musicie uciekać. To jest zwyczajny alarm testowy, który za chwilkę rozbroję. A żeby to zrobić, to muszę tylko odpiąć kable prowadzące do akumulatora. I ta gra próbuje nas zmylić, no ale nie ze mną te numery, to jest bardzo prosta mechanika. Myślałem, że będzie gorzej, ale okazuje się, że pięknie poszło i od razu dzwoni do nas Winnie, pewnie z gratulacjami. Będziesz potrzebował ukrytej kamery. Kupię. Mam już jedną ukrytą kamerę, ale zostawiłem ją w bogatej dzielnicy, więc sobie zaraz jeszcze jedną dokupię. A dla osób, które dalej chcą brać udział w naszej zabawie, w to kto zbierze więcej pieniędzy, czy łapkami w górę, czy ja w trakcie kradzieży, mam dobrą informację. Otóż dzisiaj znowu dostajecie podwyżkę. Jedna łapka w górę to będą 2 dolary po waszej stronie. Skąd ta podwyżka? No, a to dlatego, że tak czuję, że dzisiaj na samym końcu będę miał sporo pieniążków. Żebyście już mieli na początek fory, to zrobię małe zakupy, tak jak obiecałem, ponieważ mówiłem, że kupię nie elektryczny pigan, ale PDA hakera, więc na początek sobie mikrokamerę jedną dokupię. Może jeszcze jedną, tak na wszelki wypadek, jakbym gdzieś znalazł po drodze jakiś ciekawy dom. PDA hakera mi się przyda, ponieważ jeżeli znajdę w końcu konsolkę do tych kamer, to chętnie je wyłączę. I doktowizor, to też będzie na pewno coś przydatnego. No, nie będzie w ogóle podejrzane, że będziemy z tym doktowizorem chodzić. Co tam, Vinny? A teraz zamontuj kamerę, idź pod 206 i podłóż ją w salonie. Nawet nie pytaj. Okej, okay, myślałem, że będziemy musieli tą kamerę wykorzystać w celu wykonania naszej roboty i widzę, że zapomniałem o jednym obrazie, który tutaj mam, więc może jeszcze do Lombardu przy okazji skoczymy. Tak, niestety musiałem wyekspić się do 20 poziomu, żeby mieć wszystkie narzędzia oraz dobić tą fabularną elektronikę na poziomie drugim. To tak, sprzedajemy chrzest, telefon, knock, uszkodzony U-phone. No to tutaj akurat chyba nie było nic, co mogłoby znaleźć się na Black Bayu. Miałem na tych przedmiotów więcej, więc już na sam początek mam te 4000 dolarów, co wcześniej było sporym problemem do zdobycia dla mnie. Wiecie, wszystko jest położone w takim niefortunnym miejscu, ponieważ z tamtej strony na minimapie pojawia się policja i na drugiej stronie ulicy też się pojawia, więc to jest duży problem dla mnie, ale mają fajny podjazd. Z chęcią bym tam podjechał, tylko najpierw muszę zostawić tutaj kamerę i udać się na parking, by się przespać. Nie chciałem kupować sobie informacji, ponieważ to byłoby zbyt proste. Ja sobie to zadanie wolę lekko utrudnić, więc od razu przejeżdżamy na parking, poczekamy do godziny 5 i sprawdzimy, jaką rutynę mają domownicy w tym domu. Oczywiście okazało się, że ktoś nie wyczyścił dysku po nagrywkach z Hello Neighbor, które też spodobały, że nie było Thief Simulator co 2 dni, ale najważniejsze, że oznaczyłem sobie już jedną kamerę i tą mikrokamerę, którą zostawiłem, by sprawdzić ich rutynę, również ze sobą wziąłem. I wiecie co? Wszyscy są w domu, a moja Honda wygląda, jakby raczej była jakimś złomem, więc zamiast po policję, to prędzej zadzwonią domownicy po śmieciarkę. I teraz pytanie, to jest kolejna kamerka i jest kolejna, czyli są dwie na samym dziedzińcu. Nikogo w pobliżu nie ma, więc sobie pozwolę szybko otworzyć ten zamek i ta kamera się rusza i trzeba będzie w takim razie uważać, by przypadkiem mnie nie zauważyła. Od razu chciałem też otworzyć główne drzwi, by sprawdzić, czy przypadkiem nie będzie tak, że kamera też zobaczy ruch drzwi. Zauważyłem, że też jestem bardzo cicho, kiedy tak się poruszam. I co to jest? Czy ja do tego będę potrzebował PDA hakera, czy może czegoś innego? To trzeba też szybko sprawdzić. Mam nadzieję, że PDA hakera będzie potrzebne, ponieważ jeszcze go nie miałem. Dlatego tak, lecimy tutaj. Myślę, że tak, tak, tak. I gdzie teraz? Na dół. Na dół. I może w taki sposób zrobimy. Super, udało się, otworzyłem drzwi. I mam nadzieję, że to tyle, ponieważ to był tylko zwykły elektroniczny zamek i teraz trzeba będzie bardzo ostrożnie tam dotrzeć. O kurczę, oni tutaj są. Muszę sprawdzić szybko, jak długo tam siedzą, bo ta kamerka jest do umieszczenia chyba w innym miejscu, więc tylko sprawdzę, co oni aktualnie robią. I na ten moment Richie R 206, mamy zlecenie jedno, ale najważniejsze, teraz ten jest w toalecie przez najbliższe parę godzin. Sypialnia, o kurczę, garaż. Sypialnia, garaż. Toaleta, toaleta. Więc mam i dosłownie jedną godzinę w grze na to, by wykonać zadanie. Myślę, że mi się to uda, ponieważ zanim ona stąd wyjdzie, to chwilka minie, a ja też nawet zdążyłbym coś tutaj ukraść. Myślę, że mi się uda to zrobić, więc kamerka jest podłączona. Nie mam żadnego pojęcia, co oni z tą kamerką będą robić, ale tak jak powiedział, nie będę się tym interesował. Czy mam to jakieś rzeczy, które mogłyby naprawdę zajumać? Ja ten telewizor chyba stąd jeszcze zdążę wynieść. No ale wiecie co, jak już tu jestem, to trzeba sobie troszkę poparaszkować w tym miejscu i chyba ktoś się właśnie obudził. Kolejna osoba się obudziła, ale oni to raczej do mnie nie idą, tak? On idzie teraz do garażu. Fuck? Tak do garażu poszedł? Na szczęście to jest biały wazon. Nie, o kurde. Tylko ci się przywidziało, tutaj nikogo nie ma na ten moment. Ja stąd mogę sobie szybko teraz wyjść, sprawdzę, jak to dalej wygląda. 206, tu jest toaleta, 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 garaż, garaż, garaż i kuchnia. No to dobra. Mam chwilę na to, żeby
I jeszcze sobie coś posprawdzać. Tu jest co prawda kuchnia i nie wiem, czy już stąd nie wyjść, bo się troszkę cykam, ale spróbuję mimo wszystko jeszcze coś znaleźć. No bo tak wyjść z pustymi rękoma nie ma co. Jest jakiś aparat na dodatkowy eks. Ja tego ekspa naprawdę potrzebuję. O kurczę. Zamknę drzwi, bo oni może nie wykryją, że tu jestem przez to, że drzwi są zamknięte. Będę z domowników sobie przeszedł gdzie indziej. To sobie biorę. Telewizor, wiecie co, bym może mógł nawet przez okno wrzucić. 400? Jest! Nareszcie mamy Watchmana. Kurde, ale się namęczyłem, żeby ją dorwać. Ta gitara już za mną chodzi tyle czasu. A tu proszę, tak łatwo można było ją zdobyć. Kurde, ja ten telewizor biorę ze sobą. Co tam, czujnik przycięcia szkła? My mamy telewizor. Lecisz, ziomuś? Tylko musisz, kurde, się jakoś tam zmieścić. No, kurde, muszę chyba otworzyć jeszcze jedno okno. Kurde, to jest naprawdę ciężkie, ale może mi się uda? Nie wiem, jak z tym telewizorem można skakać, więc tego chyba zostawię bliżej. Wiem, że teraz próbuję zrobić coś, czego nie powinienem, ale zobaczcie, teraz pięknie i telewizor razem ze mną wyszedł. I wiecie co, mam jeszcze taki trik, żeby ten telewizor dalej wynieść, bo ja sobie w trakcie tego ekspienia poćwiczyłem wynoszenie przedmiotów przez murek i to jest chyba możliwe, ale nie w tym miejscu, bo w niektórych domkach, jak ten murek jest, to można sobie rzeczy przerzucać przez ten płot, ale nie w tym przypadku, więc ja może ze sobą wezmę już to, co mam i spróbujemy przejść do kolejnych zadań fabularnych, ponieważ słabym jestem z tyłu. O ile bardzo staram się, by wszystko tutaj zdobyć. Gdzie jest jeszcze jedna kamera? Coś mnie się przywidziało. O kurde, jestem, prawie wszedłem w kamerę. No to byłby spory problem dla mnie. Muszę to wyrzucić na chwilkę i zobaczyć, jak można byłoby szybko tam dojść. Jest też dużo świadków w pobliżu. Nikt jeszcze nie powinien wychodzić. Kamera mnie zarejestrowała. Jedzie policja, dobra. Policja jedzie, ale nie ma się co martwić, gdyż ja mogę się w każdej chwili tutaj schować i oni mnie nie zauważą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja tu mogę siedzieć przez najbliższe parę godzin. Teraz mnie eksp nie obchodzi, ponieważ ja po prostu chciałbym być bezpieczny i nie wiem, czy ten samochód zobaczą. Jak samochód zobaczą, to mam spory problem. A na niego muszę uważać, bo on ma broń. On też ma broń, tak jak policja, i może mi zrobić kuku. I jestem już bezpieczny, mogę stąd sobie wyjść. Policji też w pobliżu nie ma. Ale pady sobie wezmę przy okazji, skoro już tu jestem. Nie wiem, jaki wtedy mnie kamera zarejestrowała, ale trudno się mówi. Spróbujemy stąd wyjść. Dobry sposób. My zauważy. O. Tu mnie kamera zauważyła. Wszystko jasne w takim razie. Musiałbym przejść tędy. Tędy. I tu. I raczej się uda. Nikt mnie nie zauważy. Nie powinien przynajmniej, ja tylko sobie przejdę tak. I jesteśmy bezpieczni. I w razie czego sobie podjadę samochodem, jeszcze nie widzi co robię. Więc jestem bezpieczny, bo już tutaj nie przyjdzie. Robisz coś podejrzanego, nic podejrzanego nie robię, ziomuś. Ja tylko pomagam się sąsiadom wyprowadzić z tego domu. Cyk, gotowe, mamy przynajmniej jedno. Fabuła, idź się przespać. No dobra, to spróbuję się przespać. Te podstawowe rzeczy jak doświadczenie to mamy. Oczywiście dostałem ocenę D. Czas uzyskać naszą kamerę, iść po nią i wrócić z nią tutaj. To będzie koniec tej roboty. Okej, to czyli nie jest tak źle. Myślałem, że przegrałem, kiedy mnie zauważyli, ale oni nie zauważyli mnie w trakcie zostawiania kamery, więc myśleli, że jestem po prostu zwyczajnym złodziejaszkiem. A nie jestem złodziejaszkiem, ja jestem przy okazji saperem, szpiegiem i specjalistą od elektroniki. To było nawet proste. Wiecie co, od razu sobie pójdę to sprzedać. Wróć po kamerę do salonu w domu numer 206, będąc jednocześnie niezauważonym. To będzie proste, ponieważ już wiemy, że jednej osoby nie ma o konkretnej godzinie. Jeżeli to faktycznie jeszcze nie będzie tej osoby, która ma broń, no to już jesteśmy w domu. Dosłownie. Wiecie co? Szybka zmiana planów. Okazało się, że w domu jest osoba bez broni, ale ten uzbrojony domownik wraca o 16. Dlatego ja się prześpię do kolejnego dnia. Uzbrojony domownik wychodzi z domu, a my w tym momencie wkraczamy do akcji. Od razu wbijam na podjazd i sobie zaraz te drzwi otworzę, bo chyba nikogo nie ma. A jak ja sobie te drzwi otworzę i nawet do garażu bym wjechał, o kurde, ale to już byłoby chamskie wobec gry i twórców, którzy pewnie myśleli, że to będzie trudne. Mamy chwilkę, ponieważ ona jest w kuchni. Kuchnia nie ma bezpośredniego połączenia z tego, co widziałem, z domem. Tu. Może nawet i tutaj. Tutaj. Gotowe. Jak się robi od końca tę elektronikę, to jest to jeszcze prostsze, niż się wydaje. Tu chyba nic nie będzie, ale nie wiem, czy ja chcę teraz się w to bawić. Jeszcze tu jest ten zabytkowy wazon, ale ja go nie chcę na razie brać. Ona jest tutaj, kurczę, ona jest tutaj. A gdzie jest sypialnia dziecięca? Panel sterowania okna. Zobaczymy, co z tym zrobię. Czy to coś da? Czy ja po prostu teraz zepsuję sobie robotę? Jakbym to zrobił w taki sposób. Tu w taki. Tu w taki.
Cyk, 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 cyk i cyk. Wiem, że to dziwnie zrobiłem, ale chyba dało się łatwiej. Kurczę, jakby mnie nie zauważyła teraz. To jest super, udało się. Teraz trzeba wyjść. Fuck, zauważyła mnie. Dobra, ale dobra informacja jest taka, że ucieknę policji. Najzwyczajniej w świecie, udam się poza mapę. Ale na nogach. Ja to w tym chodziło właśnie. Ja uciekam na nogach i jest problem z głowy. Tylko jeżeli policja zauważy mój samochód, to mam problem, ale chyba już go nie mam, ponieważ wychodzę poza mapę i się właśnie udało wykonać kolejne zadanie. To nie jest naprawdę takie trudne, jeżeli się już w to nie wczuwam, ale no ja wolałem się wczuwać, bo niektórzy pisali, przestań się w to tak wczuwać, bo nie przejdziesz żadnego poziomu więcej, bo to takie trudne. A tu proszę bardzo, udało mi się ukraść mikrokamerę z nagraniem i $1600 padło do mnie. Chciałem kolejne zadanie fabularne zrobić, ale najpierw wysyłamy mikrokamerę przez Black Bay. I czy $1600 już zarobiłem, czy dopiero teraz zarobię? Z elektroniki mikrokamera z nagraniem 570 dodatkowo jeszcze dostałem. I zobaczmy co dalej. Po 201 stoi auto, w którym znajdziesz coś, co należy do nas. Przynieś to. W 201, no to spoko. Alarm w samochodzie. Zanim ukradniesz niektóre samochody ze standardowym zamkiem, musisz najpierw unieszkodliwić ich alarm. Aby to zrobić, połóż się przed samochodem i usuń zasilanie alarmu. Dobra, to mam nadzieję, że to się uda zrobić. Sprawa wygląda następująco. Otwieramy bramę, otwieramy garaż i próbujemy dostać się jak najszybciej do auta. A jeżeli auto już będzie otwarte, brama będzie otwarta i będziemy mogli stąd w razie czego normalnie wyjechać, to bez większego problemu powinienem się wszystkim zająć. To jest jeszcze jedna kamera. I trzeba uważać, bo ona się rusza. No to dobra, ja sobie po prostu wejdę przez okno, bo może mi ktoś jeszcze zauważyć. Auto stoi tak, że raczej nikt tego nie zauważy, więc ja sobie tutaj po prostu wbijam. To działa w końcu? Aha, w złą stronę chyba kręciłem. Pyk, otwieramy, wchodzimy i to będzie naprawdę szybka akcja. Jest jeszcze tutaj ten amplituner, tylko ja go nie będę na razie używał. Mamy sporo czasu, więc ja muszę sobie te wszystkie rzeczy przygotować. I zobaczmy, jak wygląda ten samochód. Czy ja mogę w ogóle do niego coś schować? Czy tak nie bardzo? Gdzie jest garaż? Garaż powinien być gdzieś tu. Prawda? Jest. Sprawdzę na szybko, czy mogę schować cokolwiek. Zabytkowe krzesło, czy mogę tutaj zostawić? Chyba nie bardzo. I zobaczmy, jak się rozbraja ten alarm, ponieważ to może być cięższe, niż mi się zdaje. A lepiej wiedzieć o tym wcześniej. A jednak nie. To jest test na zręczność. Tylko i wyłącznie. W takim razie, otwieramy. I najwyżej jak wyjadę, to od razu te rzeczy powynoszę. I trzeba jeszcze znaleźć ten panel. Pyk. Otwieram. A czy mogę w takim razie coś schować tutaj? Nie mogę nic schować! Nie mogę wykorzystać tego samochodu do kradzieży? Poważnie? Ej, to mi się nie podoba, no chyba, że muszę coś tu otworzyć jeszcze? Nie, nie mogę, kurde! Ale wiecie co, mimo wszystko te rzeczy sobie zabiorę i schowam do samochodu. Bo raczej to mi się wszystko odzyska, tak? Co ja tu muszę jeszcze zrobić? Tutaj są skrzypce, to na pewno je biorę. Jeszcze jest ważne, coś jeszcze jest, korytarz znajduje się zabytkowe krzesło, zabytkowe skrzypce i jest przełącznik otwierający bramę w tym miejscu. Trzeba się pospieszyć, żeby oni przypadkiem nie wrócili do domu. A, to tyle, myślałem, że będę musiał jeszcze użyć mojego narzędzia. PDA, laptop oczywiście bierzemy. Drukarki nie biorę, ponieważ nie chce mi się tego ciachać. Amplituner oczywiście bierzemy. I cyk, tutaj nic nie mam. Tutaj chyba co było? Pudełko na herbatę, no na expa to biorę. Dalej, co jest? Jeszcze mamy chwilę czasu. Jest telewizor. Tu chyba nic. Szukam jakiegoś sejfu. Tak w razie czego, mały telewizor też jest, no ale ja nie chcę brać za dużo rzeczy, które muszę nosić. Jest zestaw głośno mówiący. Tu coś jest, nic. Tu coś jest, słuchawki, na razie niepotrzebne. Cyk, cyk. Cyk, nic nie ma. Mam jeszcze naprawdę chwilkę, żeby stąd wyjść. O, będzie szybka akcja, kurde. Tylko szkoda, że tego, czego kurde gnojka tam nie mogę włożyć. Ludzie będą zaraz dziwić się, o co tu chodzi. Targnięcie, nie ma mnie. Okej, mogę sobie wrócić tutaj na chwilkę. Tu nic, tu nic, tu nic. Okej, to w takim razie jest wszystko. Ja bym tylko sobie to wyrzucił. Kamera mnie raczej nie zauważy. Na chwilkę sobie musiałem stąd wyjść. Poczekajmy moment. No i zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Ja sobie od razu otworzę bagażnik w samochodzie, żeby móc to wrzucić. Ludzie powinni zaraz mieć mnie poza zasięgiem wzroku i oczywiście mają. Lokator odkrył włamanie. To jest mi trochę nie na rękę. Ponieważ nie ukradnę samochodu. Oni mnie widzą, ale ja wyjadę poza mapę. Przynajmniej mam te dwie rzeczy, które chciałem mieć i je sprzedam na Black Bayu. To mniej więcej wiem, żeby za dużo nie siedzieć w tym miejscu. No i tam za chwilkę wrócimy i zobaczcie, jak to wygląda. Ocena D znowu, ale dostałem 1000 expa. To jest naprawdę dużo.
A ja sobie na szybciora sprzedam te rzeczy na Black Bayu, bo to jest najważniejsze, żebym miał hajs na sam koniec odcinka. Dzieła sztuki niepotrzebne, zabytki bardzo potrzebne, ponieważ mamy do sprzedania zabytkowe grzesy za $5000. Pyk. Zabytkowe skrzypce za 4, to już jest 9. No i teraz trzeba będzie wykonać to jedno zadanie. A na rabu i przypadkiem czegoś nie ma w 201. Nie, nie ma, bo już były te krasnale. Candyman. Podręczny ziomuś. To nieźle, fajny podręczny ziomuś. Otwieram bramę. Ja wam dam zaraz wtargnięcie. A, zapomniałem jeszcze kabelki. Co z tymi kabelkami mam zrobić? Okej, o to chodzi. Nikt nie zauważył, to jest samochód waszego sąsiada. Ja go tylko wyprowadzam na chwilkę na spacer. A! Czemu ja jadę pod górkę? Jak tam dołem mogłem wyjechać mimo wszystko? Ja tego nie rozumiem. Czasami mój tok rozumowania jest inny niż wszystkich. No dobrze, dobrze. To ukradłem i co dalej? By przetrzeć się przez zabezpieczenia, musisz myśleć szablonowo i nauczyć się wspinać po rynnach. Co? Spider-Manem mam zostać teraz? Dobra, zobaczmy co ja tutaj mam. Telefon, laptop, no to zobaczymy. Ja to muszę już wszystko sprzedać, ponieważ już jest koniec odcinka praktycznie. A ja nie mam za dużo pieniążków i dzisiaj chyba mnie naprawdę pokonacie bez większych problemów. Cyk. Pyk. I gotowe. Obejście zrobione. Dalej, lecimy z kolejnym sprzętem. Laptop. Tutaj gdzieś powinno to być, skoro mamy takie przejście. I tu, dobra. Fajnie to idzie. Podoba mi się ta minigierka. Tylko mogłoby to od razu przejść do kolejnego sprzętu. Myślę, że jakbym zrobił to w taki sposób, to mielibyśmy już to z głowy. Super. Ale tak, tutaj mamy to. Mamy to. Mamy to. Dzieła sztuki coś mam? Nie mam. Części samochodowe coś jeszcze mam? Nie mam przynajmniej na razie. Ja chcę tego zadziała sygnału kluczyka jeszcze dorwać, bo to pewnie też będzie miało spore znaczenie. No ale też ta rynna mnie interesuje. Co może dziać się z rynną? I to pewnie w kolejnym odcinku będzie wiadome już. Welcome back. Witam z powrotem. No tutaj za dużo nie zarobię, ale to zawsze coś. Więc dzisiaj na sam koniec mamy prawie 30 tysięcy dolków. Dokładnie mówiąc 29 570. To jest naprawdę fajna kwota. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się kolejnym razem. I może kupimy samochód? Decydujcie, co najpierw? Kupujemy samochód czy złodziej sygnału kluczyka? Decydujcie się w ankiecie, którą widzicie w prawym górnym rogu ekranu, czy gdzieś tam, i widzimy się za dwa dni. Po zobaczenia i cześć!